Jesteśmy zdesperowani i tej bitwy, przynajmniej ja mogę powiedzieć, nie pozwolę, żeby ta bitwa była przegrana. Cały czas trwają rozmowy z PKS Chojnice i zarządem województwa w sprawie transportu publicznego. Justyna Sitarska, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń czerwca w powiecie sępoleńskim. Program rozpoczynamy od połączeń autobusowych z Bydgoszczą, ale oprócz tego będziemy jeszcze mówić o mobilnym punkcie szczepień i regatach o Puchar Starosty, o remoncie skrzyżowań w Więcborku i Kamieniu, już kilka miesięcy mieszkańcy powiatu sępoleńskiego są pozbawieni możliwości dotarcia do Bydgoszczy transportem publicznym. Wszystko po tym, jak PKS Chojnice ze względów ekonomicznych zawiesił takie połączenia biegnące przez Kamień, Sępólno i Więcbork. W naszym ostatnim programie informowaliśmy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego najpierw nie chciał skorzystać z zapisów ustawy o transporcie publicznym. Teraz jednak pojawiła się szansa, że coś się zmieni. Główne rozmowy to muszą być prowadzone z Zarządem Województwa, ponieważ jedyną osobą, instytucją, która może ten problem załatwić, to jest pan marszałek. Ponieważ na kursy, które funkcjonowały wcześniej, Chojnice Bydgoszcz, a były to 4 kursy dziennie, organizatorem tych przewozów był pan marszałek. Więc tylko on, zgodnie z przepisami, patrz ustawą, może te kursy powołać od nowa. Czyli może je na przykład przywrócić w trybie zakłóceniowym. W trybie zakłóceniowym oznacza to również i to, że w takim przypadku wojewoda, patrz Skarb Państwa, może dołożyć 3 zł do każdego kilometra takiego kursu. Taka kwota dofinansowania no, mogłaby pozwolić na to, żeby te 4 kursy, 2, 4, idziemy w 4, mogły być na nowo uruchomione. I w tym kierunku idziemy. Dlatego też starosta spotkał się z panem marszałkiem już wcześniej. Niebawem ja z panem dyrektorem komunikacji jedziemy do Urzędu Marszałkowskiego rozmawiać w tej sprawie, żeby przygotować podłoże do spotkania, które odbędzie się na początku przyszłego tygodnia, w którym będzie uczestniczyć pan marszałek i nasi samorządowcy, czyli burmistrzowie, wójt i starosta, czy też ja. I tam będziemy rozmawiać na temat uruchomienia tych kursów. Ktoś by tu mógł zadać pytanie, dlaczego my, patrz powiat, patrz starosta, nie może uruchomić kursów do Bydgoszczy. No nie może po prostu, bo jest to kompetencja po pierwsze marszałka, po drugie w trybie zakłóceniowym. Tylko marszałek może złożyć wniosek do Bydgoszczy, do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, do pana wojewody o dofinansowanie. A nawet gdybyśmy mieli jeździć jako powiat, to moglibyśmy tylko dojechać do Osowej Góry. Co z Osowej Góry, no bez sensu, żeby nasi mieszkańcy dalej gdzieś się tam tułali. Dlatego idziemy w tym kierunku i te główne rozmowy są prowadzone przez nas z panem marszałkiem. Marszałek będzie wybierać, kto będzie organizatorem już samych tych konkretnych przewozów, czy to będzie PKS taki, czy taki. On będzie decydować o tym, kto będzie jeździć. Myślę, że w przyszłym tygodniu będą już konkretne informacje. No idziemy w tym kierunku, żeby te kursy były uruchomione jak najwcześniej. Natomiast tutaj
może być problem, bo potrzebna jest uchwała Rady Sejmiku Wojewódzkiego w tej sprawie i tu może się okazać, że Sejmik może się nie zebrać. Natomiast ja osobiście nie widzę przeszkód, żeby się nie zebrał, bo na dzisiaj to można się zebrać w internecie, na Teamsie czy na innym programie. I na ten temat będziemy też rozmawiać w najbliższym czasie, bo pan starosta również spotkał się z panem wojewodą w ubiegłym tygodniu. I tu ze strony pana wojewody padła deklaracja, że jak najbardziej takie dofinansowanie będzie możliwe od 1 września i takie dofinansowanie będzie możliwe też z płatnością do tyłu, na przykład od 1 lipca czy od 15 lipca. I tutaj te karty mamy pozytywnie rozegrane, jesteśmy przygotowani, natomiast decyzje teraz tylko i wyłącznie leżą po stronie pana marszałka. Jesteśmy zdesperowani i tej bitwy, przynajmniej ja mogę powiedzieć, nie pozwolę, żeby ta bitwa była przegrana. Prawie 300 osób skorzystało z możliwości zaszczepienia się bez rejestracji w mobilnym punkcie szczepień w Sępólnie Krajeńskim. Punkt stanął na molo przy okazji regat o Puchar Starosty, a kolejna taka możliwość będzie w trakcie najbliższych imprez plenerowych w Więcborku i Sępólnie. No szczepimy tak od godziny mniej więcej 10:30. Mamy, myślę, że ponad 200 osób zaszczepionych. Niezły wynik. Cieszę się, że jest odzew. No właśnie, jak pan ocenia zainteresowanie, bo widzę, że kolejka właściwie jest chyba cały czas. Kolejka jest non stop, dochodzą ludzie, tak jak widać, szczepieni na bieżąco. Była chwila taka, że był nawał. Pływają, podziwiamy widoki. Pięknie. Więcej takich akcji by się pewnie przydało? Oczywiście, zapraszamy. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanko a propos tego powszechnego punktu szczepień przy ulicy Przemysłowej. Mniej więcej od 2 tygodni można szczepić dzieci 12 lat plus. Jak wygląda zainteresowanie tym tematem tutaj w punkcie szczepień powszechnych w Sępólnie? Coraz lepiej, natomiast liczyłem na trochę więcej. Liczyłem, że rodzice się będą decydować, natomiast decydują się tak powoli, spokojnie. Możliwe, że się obawiają, natomiast no, zachęcam, tak? Nie ma na co czekać, jesień przed nami, dzieci szczepimy już po 3 tygodniach, nie ma na co czekać. A myśli pan, że to zainteresowanie się zwiększa tym, że zbliżają się wakacje, czy bardziej jednak chodzi o zdrowie? Nie wiem, myślę, że właśnie wszystko na odwrót. Myślę, że ludzie myślą, że będą mieli kłopot z tym, żeby się zaszczepić drugą dawką. Nie bójcie się, po 1 lipca wszyscy będą się mogli szczepić wszędzie, więc pojedziecie na wakacje, możecie się zaszczepić nad morzem, w górach, wszędzie. Dobrze, i obok stoi pani, która się przed chwileczką zaszczepiła w mobilnym punkcie, tak? Tak. Jaką szczepionką? Johnsonem. Dlaczego? Dlatego, żeby nie czekać właśnie na drugą dawkę, ponieważ wyjeżdżam za granicę i żeby nie było problemów. Bolało? Nie, pan doktor super zrobił zastrzyk, nie bolało. A teraz jak się pani czuje, bo już jakiś czas minął? Nie, już dobrze. Dobrze się czuję cały czas. Okej, jest. Spodziewa się pani jakichś powikłań za kilka godzin? Nie, mam nadzieję, że nie. A skoro punkt stanął na molo przy okazji regat, to warto też tym zawodom poświęcić kilka minut. Chociażby dlatego, że jeśli chodzi o tych najmłodszych adeptów żeglarstwa, to ze względu na obostrzenia covidowe właściwie dopiero teraz mogli wziąć udział w normalnych zawodach. Pogoda dopisała, a na starcie stanęło 17 załóg w klasie optymist. Podsumujmy te dwudniowe regaty o Puchar Starosty, które w ten weekend były rozgrywane tutaj na Jeziorze Sępoleńskim. Przyznam się szczerze, że jestem laikiem. Pogoda wymarzona do tego, żeby spędzać czas na jeziorze. Czy dla żeglarzy też? Cudowna, po prostu cudowna. Może dla mnie już, dla takiego starszego gościa, trochę za dużo stopni Celsjusza, bo te 34 to widać na moim czole, ciągle mokre. Także gdyby było o 5 stopni mniej, to byłaby bajeczka. Wczoraj piękne 3 Beauforta, dzisiaj 4 Beauforta, wszystkie 7 wyścigów rozegrane. No, etap szkolenia tutaj tego pokolenia żeglarzy no, nie jest jeszcze zbyt zaawansowany, także do końca regat już mi 7 nie dawało rady, także dostali w skórę tak jak powinni, zapamiętają to jezioro na długo i myślę, że przyjemnie. Fajne jezioro do nauki? O, może tak, bo przecież mówimy o optymistach, o tych najmłodszych adeptach sztuki żeglarskiej.
fajne jezioro, bo po pierwsze zamknięty obszar, nikt mi tam nie odpłynie do Szwecji stąd, to jest po pierwsze, ale jednak ma swoje cechy charakterystyczne. Jezioro jest stosunkowo wąskie i długie. I cudownie jest, jak mamy wiatr wzdłuż jeziora, wtedy mogę ładnie długą trasę, bo trasa stoi dokładnie w linii wiatru. Gorzej jak wiatr wieje w poprzek jeziora, wtedy już niestety jest trudniej. Ale my mieliśmy przez te dwa dni szczęście. Wiatr wiał nam dokładnie poprzekątne jeziora, czyli mogliśmy maksymalną trasę ustawić i myślę, że dzieciaki to czują. A panie sędzio, kilka zdań na temat pandemii. Czy ona się mocno dała we znaki żeglarstwu, czy nie było tak źle? Żeglarstwo ma kilka poziomów. Żeglarstwo olimpijskie w ogóle nie miało czasu oglądać na pandemię, tylko realizowali swój program przygotowań. Kadra narodowa w zasadzie też nie. Dopiero ten sport młodzieżowy był najpierw ograniczony do 50 uczestników, teraz już jest bez uczestników, a moje prywatne zdanie, tam na środku jeziora ciężko znaleźć wirusa. Tam wirus nie grasuje, tam nie ma możliwości zarazić się. Więcej ta młodzież ma szansę zarazić się na spotkaniach na brzegu niż uprawiając ten sport. Są pieniądze na remont skrzyżowań w Kamieniu Krajeńskim i Więcborku. Jak już informowaliśmy kilka tygodni temu, Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim złożył wniosek o dofinansowanie remontu w ramach programu dotyczącego likwidacji miejsc niebezpiecznych przy przejściach dla pieszych. Teraz okazało się, że został on rozpatrzony pozytywnie. 8 marca bieżącego roku wojewoda ogłasza konkurs. Tutaj chodziło o to, żeby zaingerować pozytywnie, likwidując zagrożenia w strefach oddziaływania przejść dla pieszych. 7 kwietnia minął termin składania wniosków aplikacyjnych. Uczyniliśmy to, składając 3 wnioski odrębne. Tak jak redaktor wspomniał, 2 więcborskie, takie nazwijmy, 1 kamieński. Te więcborskie na ulicy Powstańców Wielkopolskich, jedno przejście istniejące do przebudowy, jedno przejście nieistniejące do budowania. Wobec czego cirka 250 metrów bieżących całego odcinka tejże ulicy zostanie na wskroś przebudowane. Dobudowane chodniki, zatoki autobusowe, to przejście, które jest centralnym miejscem zdarzenia aplikacji, i doświetlenie tych stref przejść dla pieszych, wszystko co zgodnie z wymaganiami technicznymi stawianymi tego typu elementom obiektu, jakim jest droga, jest wymagane. 7 kwietnia, jak powiedziałem, minął termin składania wniosków. Wnioski złożyliśmy, zostaliśmy wezwani do uzupełnienia pewnych fragmentów tego wniosku, co uczyniliśmy skwapliwie, nie zwlekając. W związku z czym przeszliśmy tak zwaną ocenę formalną ze skutkiem pozytywnym. Wojewoda kujawsko-pomorski 11 czerwca, oczywiście tego roku, obwieścił swoim komunikatem, że wszystkie wnioski aplikacyjne, które przeszły proces weryfikacji formalnej, a jak wspomniałem przed chwilą, nasze 3 wnioski zostały pozytywnie zakwalifikowane, otrzymają dofinansowanie. Dofinansowanie będzie rzędu 75-80% wartości zadania, nie więcej niż 200 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli by odnieść to wprost do tych 3 lokalizacji, to zadanie numer 1 więcborskie, którego wartość jest szacowana na 110 tysięcy złotych, otrzyma te 75-80% dofinansowania. Zadanie numer 2, którego wartość sięga 324 tysięcy złotych, z racji tego, co powiedziałem, otrzyma 200 tysięcy dofinansowania. Natomiast zadanie kamieńskie, jego wartość 134 tysiące złotych, zatem znowu między 75-80% dofinansowania. W tej chwili imienne listy, także tak powiem, beneficjentów, czyli które samorządy z nazwy, nie istnieje taka lista opublikowana, opieramy się na komunikacie wojewody, który omówiłem. Natomiast lista jest w kancelarii premiera, czeka na zatwierdzenie, zostanie potem w czasie właściwym opublikowana. No, jesteśmy ufni, że komunikat wojewody jest dokumentem tak dokładnym, że nie nic dodać, nic ująć. Oprócz jednej rzeczy, panie dyrektorze, czy mieszkańcy tych dwóch miejscowości mogą się spodziewać remontów jeszcze w tym roku, czy to jeszcze chwila czasu musi minąć?
W wydatkach budżetowych, planie wydatków budżetowych na ten rok przewidziane są wszystkie niezbędne wydatki, mają swoje źródło finansowania umocowane, wszystkie niezbędne wydatki związane z przygotowaniem, powiedzmy to, dokumentacji projektowych, wszelkich zgód, pozwoleń i tak dalej, co uczynione ma zostać do końca miesiąca września bieżącego roku. Zostanie podpisana umowa z realizacją tychże trzech zadań w roku nadchodzącym. A skoro o drogach mowa, to warto też wspomnieć o przyszłorocznych planach, bo zarząd drogowy przygotowuje się do dwóch remontów. Chodzi o drogi relacji Zamarte Jerzmionki i Więcbork Nowy Dwór. Pozwolę sobie tutaj na takie porównanie, jeżeli zadania, które omówiliśmy sobie, te dotyczące likwidacji zagrożeń w strefach oddziaływania przejść dla pieszych w porównaniu do jednostek pływających, to były kutry torpedowe, to te dwa zadania Jerzmionki, odcinek Zamarte Jerzmionki, granica województwa oraz Nowy Dwór, Witunia, Więcbork, to są pancerniki. To są pancerniki, już wyjaśniam dlaczego. Odcinki drogowe, pierwszy z nich, Zamarte Jerzmionki, 2,4 km, drugi z nich, Nowy Dwór, Więcbork, 3,3 km, to już nie remont. To jest rozbudowa tychże odcinków drogowych, potężne inwestycyjne nakłady rzędu 8 milionów na Nowym Dworze i 9 ponad milionów na Zamartym Jerzmionkach, wobec czego nieporównywalna skala wydatkowa. I teraz tak, proces przygotowania inwestycji trwa, bo wspomnijmy, 2019 rok powiat sępoleński ze środków własnych zagwarantował możliwość sfinansowania wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych. Te dokumentacje projektowe stanowiły źródło podstaw do ubiegania się o tego typu pozwolenia, jak pozwolenia wodnoprawne. Sprawy związane z kanałami technologicznymi, tutaj jest właściwość Ministerstwa Cyfryzacji i tak dalej. To są procesy długotrwałe. Jeszcze wspominając pewnego rodzaju utrudnienia związane z pandemią, niedostępność urzędów i tak dalej, te terminy realizacji wszelkich naszych wniosków przez instytucje, do których się zwracaliśmy, były dość rozwlekłe w czasie. Niemniej jesteśmy na takim etapie, że dokumentacje, które są opracowane i pozwolenia uzyskiwane czy uzyskane, gwarantują możliwość oszacowania kosztów, wiemy jakie są rozwiązania projektowe przydane. No powiem w skrócie obrazowo, postaram się to uczynić. Zawsze w tego typu przypadkach dużych inwestycji drogowych na pewno parametr podstawowy to szerokość jezdni, poszerzenie tejże jezdni, nośność tejże jezdni, ciągi piesze, ciągi rowerowe bądź ciągi wspólne, ścieżki pieszo-rowerowe, tak kolokwialnie jak to nazywamy, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, we Więcborku zaprojektowana kładka dla pieszych, która ma umożliwić bezpieczne przekroczenie torowisk, które są pod istniejącym wiaduktem drogowym i tak dalej, wobec czego Są to wydatki przeogromne i teraz w najbliższym czasie zostanie zrealizowane zlecenie polegające na tym, to też noworoczny, tegoroczny nowy wydatek zaprogramowany dla tych dwóch inwestycji po 75 tysięcy złotych każde, a mianowicie sporządzenie projektów podziałów nieruchomości. Rozbudowa dróg tym się charakteryzuje, że wykraczamy poza granice istniejących pasów drogowych, sięgając, że tak powiem kolokwialnie w cudzysłowie, po grunty przyległe, niezbędne dla zrealizowania zamierzeń projektowych. Po wykonaniu projektów podziału nieruchomości przez geodetów dokonamy oszacowania, to już w zasadzie złe słowo oszacowania, będziemy mieli dokładną wiedzę, ileż gruntów obcych należy docelowo wykupić. To będzie wydatek przyszłoroczny, a harmonogram dalszych działań wygląda następująco. W tym roku projekty podziału nieruchomości wykonać, skompletować wszystkie materiały do złożenia, niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowych tychże dwóch, a w przyszłym roku aplikować do źródła zewnętrznego, mówię tak dyplomatycznie, bo tak, mamy do wyboru zarówno Fundusz Dróg Lokalnych, Rządowy Fundusz, jak też i dochodzą chyba w najbliższych dniach się to skrystalizuje, dochodzą nas wieści, że będą kolejne środki dostępne dla samorządów w ramach, nazwijmy to ogólnie, pomocy rządowej, tarczy antykryzysowej i tak dalej. Zatem do przyszłego roku na pewno w sposób jasny będzie można sobie zidentyfikować i cele postawiwszy aplikować do źródeł finansowania z zewnątrz,
Oczywiście angażując środki własne, jesteśmy również proszącymi samorządy gminy Kamień Krajeński, jak i Więcborka, członkowie rad tychże organów stanowiących rozważają możliwość udzielenia pomocy finansowej powiatowi sępoleńskiemu, jak to zwykle bywało przy realizacji wszelkich dużych innych inwestycji w latach przeszłych. Prosimy o, że tak powiem, łaskawość w tym zakresie, żeby nasze wnioski, nasze prośby były rozpatrywane pozytywnie, bo łatwiej będzie zrealizować i puścić naszą ręką wodę te krążowniki. I tym razem to wszystko, co przygotowaliśmy w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń czerwca w powiecie sępoleńskim. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie telewizji regionalnej Krajna TV.